system edukacji pruskiej, który wywodzi się z Prus, gdzie tak naprawdę był wymyślony po to, żeby wychować posłusznych żołnierzy i urzędników, tacy ludzie jak ty, jak my, mówią, że pieniądz nie jest ani zły, ani dobry. Jaką wartość, jakie znaczenie my mu nadamy, taki on będzie. Więc jeśli można mówić o edukacji seksualnej w szkole, to czemu nie można mówić o edukacji finansowej? Rodzicielstwa, czy macierzyństwa, czy ojcostwa nie można zlecić. Natomiast większość osób nie chce tego biznesu zakładać, bo jest ryzykowne. Biznes Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Daniel Domała. Cześć. Cześć. Daniel jest fliperem, jest inwestorem, ale to, co go wyróżnia, to to, że flipuje z całą swoją rodziną, czyli to jest jakby taki biznes rodzinny, włącznie z synem, i o tym też chciałem powiedzieć i pogadać. Natomiast powiedz mi, Daniel, jak to się u Ciebie zaczęło? Ile już zrobiliście flipów? Od kiedy jesteście na tym rynku? Jakie były Wasze początki? Przede wszystkim to bardzo dziękuję za to spotkanie, za możliwość. Też gratulacje dla tych, którzy słuchają, bo to znaczy, że chcą zmienić coś w swoim życiu, więc gratulacje dla Was. Ja flipuję ze swoją Kasią, z żoną i z Natanielem, synem, od końca 2018 roku. Tutaj jesteśmy od 6 lat w Polsce. Mamy na koncie ponad 70 flipów i nie zamierzamy kończyć. Mhm. Super. A jakie były początki Wasze? Możesz coś powiedzieć o tym? Jeśli chodzi o początki nasze, stricte jeśli chodzi o flipowanie, to tak naprawdę trzeba byłoby sięgnąć do roku 2017, gdzie zdecydowaliśmy z żoną, żeby po prawie 20 latach wrócić z emigracji z Londynu. Tam mieszkaliśmy ponad 18 lat i na rok przed przyjazdem postanowiliśmy, że nasz powrót, nie chcemy, żeby nasz powrót wyglądał podobnie jak wielu innych Polaków, to znaczy, że takie powroty z powrotów, czyli wraca cała rodzina i po roku czasu, gdzie kupią dom, kupią mieszkanie bądź wybudują dom, ojciec wraca z powrotem do Londynu, mieszka w pokoiku i pracuje na te wydatki, które generuje tutaj rodzina w Polsce. My chcieliśmy mieć jakby pomysł na to, co mamy robić. Wiedzieliśmy, mają być nieruchomości. Wiedzieliśmy, że chcemy robić coś wspólnie. No i wiedziałem, że od jakiegoś czasu, że jest kilka osób młodych, które w Polsce to robią i dzielą się wiedzą, i wśród tej małej grupy ludzi byłeś ty. Postanowiliśmy, że jak tylko wylądujemy, można powiedzieć, to chcemy po prostu dostać tą wiedzę, można powiedzieć, ten gotowy przepis na tą szarlotkę i zacząć po prostu piec. Okej, a jak macie teraz, bo już jesteście trochę na rynku, zrobiliście ponad 70 flipów. Ile macie w tym momencie w realizacji? W tym momencie mamy w realizacji samych jakby pojedynczych mieszkań, to mamy 5. Natomiast mamy też takie dwa projekty, gdzie w sumie jest 18, ponieważ jedna to jest kamienica, którą będziemy przerabiać na 9 mieszkań, prawdopodobnie 8 mieszkań, jeden lokal użytkowy. I też wygraliśmy przetarg na 2 piętra w bloku, gdzie tam też będzie 9 mieszkań, więc 18 plus 6, około 20 kilka, więc tyle jest jakby super w realizacji. Super. Na jednym z tych realizacji właśnie byliśmy, także teraz się tam może przeniesiemy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No to tak, mieszkanie jest kupione przez agentkę. Znalezione przez agentkę. Było 7 spadkobierców po jakiejś tam cioci, która umarła. Nawet oni nie wiedzieli, że ona umarła. No i kupiliśmy, dobrze wynegocjowaliśmy. I za ile kupiliście? 690. Okej, okay, ile metrów? 42. Pokaż, co masz. Dobra, to idę, wyprowadzę. Więc tak, mamy końcówkę remontu. Dzisiaj meblarze kończą meble. 42 metry. Czyli dwa pokoje, tak? Dwa pokoje. Był jeden, bo tam była kuchnia i tam do kuchni przenieśliśmy sypialnię. No i tu powstał ładny taki salon z kuchnią. Gdzieś kupuję. Okay. A meble? My zawsze robimy na wymiar. Oprócz tam tych pierwszych dwóch flipów, gdzie... Pewnie z 12 tysięcy. Znaczy nie kuchnia, kuchnia. Tutaj ta zabudowa i też będzie szafa, tutaj taka szafa duża aż dotąd, to chyba z 12 tysięcy, coś takiego. No. To jest jakaś zabudowa, czy to jest zabudowa? Tu jest już bez zabudowy tej. No my zawsze robimy na czarno. Nie? Tak, tak. My zawsze jakąś grafitowo albo właśnie czarno malujemy, bo one muszą zostać. I zazwyczaj właśnie robimy takie te wnękowe półeczki, nie?
Nie, tutaj dajemy takie narożniki zawsze, jak się daje, czarne albo złote. Fachowcy nie chcą ciąć, tu jest podcięte. My tak raz nam się przydarzyło, że za krótko ucięli płytki, daliśmy kątowniki i tak zostało i teraz dajemy tam kątowniki, one złote albo czarne robi zawsze. Więc tutaj była poprzednio kuchnia, tak jak kiedyś było budowane, więc z tej kuchni zagospodarowaliśmy tą przestrzeń na małą sypialnię, przytulną, tak jak widać, schludnie, ładnie zrobione. Tutaj taka wnęka, jej nie widać, ale jest taka jeszcze taka wnęka pod oknem, gdzie będzie zabudowa jakieś takie małe półeczki. No i co? No i już. Okna wymienialiśmy, bo też były takie, potrzebowały wymiany. Za ile mieszkanie jest wystawiane do sprzedaży? Ono będzie za 1 050 000, coś takiego. 25 tysięcy z metra. Okay. Tak będzie wystawiane. Lokalizacja świetna. My ostatnio mamy chyba nasze ostatnie cztery mieszkania. To albo widać Pałac Kultury przez okno, albo widać Pałac Kultury stojąc przy bloku, więc jak tutaj wysiądziesz, to widać. Prawie jak na Złotej, tak. Lokalizacja w Śródmieście. Tutaj w ogóle widać za oknem tego Trzaskowskiego, jak wcześniej w pracy ucieka i skacze przez płot, to tutaj go widać. Tam jest płot ratusza, a tam jest ten błękitny wieżowiec na Placu Bankowym. Jak sobie radzisz teraz, jak ci idzie i zobaczysz, jak to wszystko u ciebie wygląda, tak? Mhm. I kiedy zamierzasz skończyć ten remont? W przyszły weekend będzie wystawione mieszkanie. We wtorek wchodzi sprzątaczka. Okay. Dziś mamy czwartek, tak? Okej, super. A te listy gdzie kupujesz? W Leroy Kasia kupuje. No, w Leroy kupuje. Kupuje teraz takie właśnie smukłe te kinkiety. Akurat tu jest wysokie mieszkanie, ale poprzednie mieliśmy takie na tamce mieszkanie niskie w miarę i te kinkiety zrobiły robotę. Tutaj będzie trochę... Wiesz co, no tutaj wiadomo, te sufity są jakie są, więc jak to jest taka opcja, że on może zapalić się tak, może zapalić się tak, może zapalić się tak. Może zapalić się tak. A raz, czyli raz zapala się, inna się jakby... Tak, ona się resetuje i potem raz, nawet kolory są inne, widzisz? Ty szybko pstrykasz, a wolniej pstryknij. A jeszcze nawet takiej opcji nie widziałem, widzisz? O, pyk. Okej, mocno uprowadzi. Ile myślisz, że będzie zysku na tym mieszkaniu? Myślę, że będzie około 200 tysięcy zysku. Okej. To jest Warszawa, to można więcej. Jak sobie myślisz teraz w kontekście tego, o czym kiedyś rozmawialiśmy, prawda? Że kiedyś robiłeś pierwsze filmy po 40-50 tysięcy. Tak. No w kontekście tego, no to ważne jest właśnie, żeby mieć mentora, żeby był ktoś, kto z boku ci powie, słuchaj, możesz więcej, da się więcej. Więc to było, tak jak zawsze powtarzam, to był taki moment, gdzie przyjechałeś i powiedziałeś, można więcej. No i od tamtej pory jest więcej i coraz więcej, tak? Więc to jest bardzo ważne. No i druga rzecz, którą już od jakiegoś czasu robimy, to robimy to lewarowanie na finansowaniu, czyli na przykład to mieszkanie jest kupione z naszym inwestorem, gdzie dzielimy się zyskiem pół na pół. Dzięki temu możemy robić więcej i dzięki temu mogą również nasi inwestorzy na tym korzystać, więc zawsze w dwie strony działa, nie? A powiedz mi, Daniel, no jesteście już trochę parę lat w Polsce, mieszkaliście 14 lat za granicą? No, prawie 18 lat. I czy myślicie w ogóle o wyjeździe z Polski gdziekolwiek albo o przyszłości? My nigdy nie mówimy nigdy. Pamiętam, gdzie byliśmy dobrze zakorzenieni, mieszkając jeszcze w Londynie, w Anglii, gdzie nam się dobrze wiodło i gdy nas wtedy pytano, wy to już chyba nie wrócicie, prawda? A my pamiętam, że mówiliśmy, że nigdy nie mów nigdy. Natomiast prawdą jest, że nasz syn świetnie się tutaj odnajduje, tak naprawdę narodziny jego i to jego dzieciństwo było głównym powodem, dla którego wróciliśmy do Polski. Miał wtedy 5 lat, dziś ma 11. Ale świetne pytanie, czy... Powiem tak, jeśli raz już zamieszkałeś za granicą, to już masz trochę taki ten syndrom emigranta i gdzieś tam Kasia przybąkuje, że przynajmniej chciałaby, nie wiem, 3 miesiące spędzać we Włoszech, a resztę tutaj roku w Polsce. Ale pamiętam, że teraz już trochę to ucichło, ale po kilku, po 4-5 latach, to myślała właśnie, a może teraz do Włoch byśmy się przeprowadzili. Więc jest taki trochę syndrom właśnie emigranta, aczkolwiek w Polsce świetnie nam się żyje, jesteśmy zadowoleni. Nie myślimy o tym, żeby zamieszkać gdzie indziej. Nasz syn jest przeszczęśliwy, a jeśli dziecko jest szczęśliwe, to i rodzice są szczęśliwi. Bo wy mieszkacie nie w samej Warszawie, tylko w Warszawie robicie flipy. Mieszkacie w Serocku, tak? Tak, mieszkamy w Serocku. I teraz, jak ja sobie myślałem kiedyś o tym, że wy się wyprowadziliście do Serocka, to się zastanawiam, no trochę szkoda czasu, długo na dojazd, trochę daleko, trochę z daleka od tej Warszawy, od tych możliwości. Ale teraz, jak sobie o tym myślę, tak szczerze mówiąc, i patrzę na to,
że w tej Warszawie wcale nie jest tak kolorowo i fajnie robić biznes w Warszawie, ale nie wiem, czy fajnie wysyłać tutaj dzieci do szkoły aż tak bardzo. Czy nie lepiej być w takiej małej miejscowości, gdzie można powiedzieć te wszystkie problemy ostatnich 10-15 lat, które są w szkołach w największych miastach, a szczególnie w tych szkołach, gdzie są prywatnych szkołach, gdzie są zamożni rodzice tych dzieci, no to chyba wydaje mi się, że w takim podwarszawskiej miejscowości chyba aż tak, są trochę inni ludzie, prawda? Fakt, że mieszkamy rzeczywiście nie w samej Warszawie, a pod Warszawą, mamy dosłownie 40 minut do Warszawy, to jak trzeba nam się trochę odchamić, to możemy sobie przyjechać do stolicy, bądź do tam do Legionowa, co jest jeszcze bliżej. Natomiast samo mieszkanie właśnie w takiej miejscowości jak Serock jest wspaniałe, bo ja pamiętam, gdy ja byłem młodym chłopakiem, to my wychodziliśmy, wracaliśmy kiedy chcieliśmy, był luz. I pamiętam, że mieszkając jeszcze w Londynie, te ogrodzone, zakratowane boiska szkolne, w ogóle całe szkoły zamknięte, to sobie myślałem, te dzieci mieszkają jak w klatkach. Od spotkania do spotkania, wszędzie wozili rodzice. Natomiast mieszkając właśnie w tym małym Serocku, nasz Nataniel wychodzi na rower, jedzie z kolegami, wraca za 2-3 godziny, ma 11 lat i my się nie boimy, że coś się może wydarzyć. Po prostu jest taka, można powiedzieć, no może nie w całości taka wolność dziecięca, jak my mieliśmy, ale w dużym stopniu to jest. Właśnie dzięki temu, że jedzie nad wodę, jedzie na rynek, jedzie na lody. Wspaniała rzecz, polecam oczywiście. No właśnie, ja teraz to zrozumiałem, kiedy rozmawiałem z swoim takim bardzo dobrym kolegą, który ma już dorosłe dzieci i on przyjechał właśnie z małej miejscowości, miejscowości. Bo ma duży biznes, przyjechał tutaj wychować dzieci i się okazało, że to środowisko, w które te dzieci były, a chodziły do dobrych, prywatnych szkół, można powiedzieć, jest trochę demoralizujące, no bo tam są narkotyki, nie ma żadnych limitów pieniędzy. Też to często, czasem się zdarzy, taki rodzic, który ma dużo pieniędzy, nie ma czasu i tym pieniędzmi zastępuje to rodzicielstwo, przez to dzieci są później, można powiedzieć, zepsute i później psują inne dzieci z tego środowiska, prawda? Jak to jabłko w tej skrzynce. Natomiast no, ja zostałem wychowany w takiej normalnej rodzinie, w normalnym osiedlu. Mieszkałem, gdzie nie było tych, były inne problemy z kolei. No tak. Ale no, tak sobie teraz myślę, czy ta stolica to jest takie dobre błogosławieństwo, albo to takie duże miasto. Więc ja bym na pewno nie chciał dziecka wysłać do państwowej szkoły, takiej, gdzie się go system zepsuje, ale też do takiej szkoły, gdzie tak naprawdę się dzieci prześcigają, który rodzic ma najlepsze auto. To też bym chyba nie chciał. Oczywiście, świetny jakby temat poruszyłeś. Generalnie my dzisiaj, ponieważ wychodzimy właśnie z takiego dzieciństwa, gdzie nam było trudno, prawda? My nic nie mieliśmy, albo bardzo mało. Ja pochodzę też z biednej rodziny i my chcielibyśmy tym dzieciom zapewnić dzisiaj wszystko, żeby one wychowywały się, można powiedzieć, bezstresowo. Natomiast prawdą jest, że dziecko, które nie jest poddawane jakimś wysiłkom, jakimś wymaganiom, no to ono dzisiaj ma łatwiej, ale będzie miało później ciężko, prawda? Tak. To słynne powiedzenie, tak? Z tymi... Czasami i silnymi ludźmi, tak? Że trudne czasy tworzą silnych ludzi, nie? Dokładnie, więc ważne jest, żeby pomimo to, że na przykład ci stać, żeby po prostu... Ja zawsze mówię, że rodzicielstwa, czy macierzyństwa, czy ojcostwa nie można zlecić. Bo dzisiaj ludzie myślą bardzo często, że jak ja zapłacę, to tak, niance zapłacę, pójdzie dziecko do żłobka, potem dam na wszystkie inne te dodatkowe zajęcia i tak naprawdę ja jestem tylko szoferem, tak? A tak się nie da. Twoje dziecko potrzebuje czasu z tobą, poprzebywać, nawet podczas jakiejś takiej jazdy autem, żeby z nim rozmawiać. I to, co powiedziałeś, no wiadomo, że niektórzy nie mają takiej możliwości, żeby się wprowadzić za miasto i funkcjonują w tych szkołach państwowych i w dużych aglomeracjach. Natomiast dla nich wiadomość również jest taka dobra, że nawet ten czas, te pół godziny, gdzie jedziesz z tym dzieckiem do szkoły czy między zajęciami, żeby po prostu z nimi co robić, rozmawiać. Dziś, ja przeglądałem dzisiaj trochę statystyki, no to między 2013 a 2023 próby samobójcze w Polsce podjęło 700% więcej dzieci i młodzieży od 7 do 13 roku życia. I ponad 1500 dzieciaków młodych w zeszłym roku straciło życie poprzez samobójstwo. To jest, jeśli weźmiemy po 25 osób w klasie, to jest 6 klas. Straciło życie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te dzieciaki mają mało czasu z rodzicami, nie mają też marzeń, o tym pewnie powiemy. Bo my, jak byliśmy młodzi, to chcieliśmy wyrwać się, prawda, z tej biedy, z tej małej miejscowości. Miałeś jakieś idoli. Natomiast dzisiaj dzieciaki patrzą w szkiełko i widzą, że ten świat, który tam ktoś mówi fejkowy, myślą, że jest prawdziwy i mają dzisiaj smutne oczy.
Więc no, świetny temat. Powiedzmy o tym jeszcze, bo ty właśnie zaangażowałeś swojego syna właśnie w biznes i tak jakby trochę wychowujesz go poprzez angażowanie go w to, co wy robicie razem z Kasią, prawda? I jak to się było, jak to się zaczęło, jakbyś mógł o tym jeszcze powiedzieć? Mówi się, że jakby charakter dziecka kreuje się, jest wykreowany albo gotowy w 7 roku życia i tak naprawdę Nataniel jest jedynakiem. My przez 12 lat nie mogliśmy mieć dziecka, Pan Bóg dał nam dziecko, chwała Panu. I on, ponieważ jest jedynakiem, to większość czasu spędza w gronie jakby dorosłych z nami, tak? A my, u nas jakby pieniądze nie są tematem tabu i nigdy nie były. On wie, ile zarabiamy, z kim współpracujemy, jak robimy. I pamiętam, miał 7 lat. I któregoś razu, też wie, że na przykład mamy inwestorów pasywnych, którzy z nami współpracują, i on któregoś razu pyta się mamy, mama, a co jeśli ja chciałbym z wami inwestować? No to Kasia, mówimy do niego, oczywiście, że możesz, ale on wyjmuje te pieniądze ze skarbonki, mówi, mama, ale ja mam tylko 2000. A Kasia mówi, ale słuchaj, za 2000 to możesz kupić drzwi wejściowe do mieszkania i jeszcze ci zostanie. No to daje te pieniądze tej mamie, ale mądra mama, to po prostu, to można powiedzieć, przewrót koperykański u niego w głowie. Nataniel, ale nie dawaj mi tych pieniędzy. Jedziesz ze mną do sklepu, razem wybieramy, ty płacisz przy kasie gotówką i to jest twoja inwestycja. I można powiedzieć, wtedy się zadziało, magic niektórzy mówią, ale po prostu zadziało się w niego taki shift w jego umyśle, że on nagle zaryzykował, bo wie, że inwestowanie jest ryzykiem, a jednocześnie otworzył się na jakąś możliwość nową. No i od tamtej pory zadawał pytania tego typu, tata, a ci panowie już te drzwi zamontowali? Tata, a jak idzie remont? Tata, a kiedy wystawiamy mieszkanie na sprzedaż? I pamiętam, a mogę z tobą jechać? I od wtedy się zaczęło. To nie jest, że ja go tutaj, wiesz, kolanem docisnąłem albo dałem mu cukierka, żeby jechał ze mną oglądać remont, tylko on się zaangażował mentalnie, emocjonalnie. A mogę jechać z tobą, tata, na prezentację? A ta pani kupiła? I tak dalej, więc no i oczywiście pani potem kupiła, serdecznie pozdrawiamy, taka rodzina ze Szwajcarii, kupiła małżeństwo, no i przychodzi do liczenia zysku, bardzo ważne, tak? Bo dzieciaki jakby uczą się przez na prawdziwych pieniądzach i przez zabawę, musi być też fan. I pamiętam, tata, a ile ja zarobiłem? A mówię, słuchaj, ale no to bierz kalkulator i licz, ale przecież ty matematyki nie lubisz, zapomniałem. A mówi, tata, taką matematykę to ja lubię. No i policzył, dostał zysk z inwestycji, dostał jeszcze bonus, ponieważ był tym inwestorem również aktywnym. No i od tamtej pory się zaczęło. Ja pamiętam, że chodził z tymi 2400, miał wtedy w ręku, około 400 zł dostał zysku. I mówię, tata, no to co ja mam teraz z tymi pieniędzmi zrobić? I też nie możesz go popchnąć. Ja mówię, Natanie, są twoje pieniądze, ty decydujesz. Chodzi po tym domu i mówi, tata, kiedy kolejne mieszkanie kupujemy? No i tak się zaczęło. Dzisiaj on na tym mieszkaniu, na którym dziś byliśmy, on tam nie inwestuje. On ma dzisiaj takie mieszkanie w Płońsku pod Warszawą, gdzie sfinansował całą ekipę budowlaną po 30 tysięcy złotych. Całą usługę, tak? Całą usługę. Więc i teraz tak, on nie wyczyta... Ile zarobi na tym? Zobaczymy, mieszkanie jest wystawione, zobaczymy, ile zarobi. Ja nigdy nie mówię, dopóki nie sprzedam, więc... No ale około 20% zarobi. W skali roku, więc nie w skali roku, w skali tego projektu, a projekt trwa, nie wiem, kupiliśmy chyba w styczniu, no to pół roku, więc spodziewamy się, że będzie sprzedaż pewnie jakoś tak na dniach, więc kolejny się pyta, ale mówi, kurde, tata, wiesz co, ja za dużo włożyłem w ten jeden projekt, bo w międzyczasie, jak to się nie sprzedało, to się dwa inne sprzedały, więc myśli o dywersyfikacji, rozumiesz? Mówi, kurde, ja nieraz mówię, tata, kolejne sprzedaliśmy, kolejne, a moje, więc mówi, ja na drugi raz wszystkich pieniędzy do jednego worka nie wkładam, 11 lat ma. Nieźle. Więc tak. A co jego koledzy na to, jakby jego rówieśnicy, z którymi jeździ na rowerach? Słuchaj, no tak naprawdę powodem, dla którego zaczęliśmy to mówić głośno o tej edukacji finansowej dzieci i rodziców, to właśnie było zapytanie od tych dzieci i od rodziców tych dzieci, ponieważ ostatnio miał też jakiś filmik nasz się pojawił, że on właśnie inwestuje w nieruchomości i tak dalej i mówi, tata, taki mądry chłopak ze szkoły, tam z którejś klasy, zapytał mnie na przerwie, jak ja to inwestuję, jak to się robi, czyli dzieci absolutnie nie ma żadnego bullyingu albo jakiegoś wyśmiewania, wręcz odwrotnie, dzieciaki chcą. Dzieci dzisiaj chcą zainteresować się czymś, co jest prawdziwe, namacalne. Że on wkłada 500, a wyjmuje 600. Więc pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, bo w ogóle coraz więcej młodych ludzi nas ogląda. Nieraz chłopaki przychodzą na Daniela na rowery, a ja pana widziałem, a ja pana oglądam. A co takiego? Pan ciekawe rzeczy mówi. Więc dzieci dzisiaj, zasada jest taka, że dzieci nie lubią być uczone, ale lubią się uczyć. One lubią zdobywać praktyczną wiedzę. Nie jak się rozmnaża mrówka i tak dalej, tylko one chcą wiedzieć, skąd się biorą pieniądze. Pamiętasz, ja zawsze mówiłem, w Anglii dzieci wiedzą, że pieniądze biorą się z bankomatu, a mleko z supermarketu.
Więc chcemy to zmienić w Polsce. Okej, okay, no i stworzyliście jakiś projekt, tak? Tak. I jak on się nazywa? Projekt się nazywa Bogata Rodzina Masterclass Fundamenty, bo po takiej, można powiedzieć, głębszej analizie, my też mamy dużo, dużo czytamy, słuchamy, jeździmy na szkolenia, tak jak wiesz, u amerykańskich mentorów. I doszliśmy do takiej konkluzji, że między innymi tam Robert Kiyosaki, Blessinga i inni, doszliśmy do takiej konkluzji, że żeby zacząć robić tą edukację finansową dzieci, to trzeba zacząć od rodziców. Ponieważ my możemy im wyłożyć, możemy im pokazać, ale jak one wrócą do domu, to rodzice pokażą im, gdzie ich jest miejsce. Tak. Więc my podjęliśmy taką decyzję, że robimy Bogata Rodzina Masterclass Fundamenty, czyli zaczynamy od rodziców. Pierwszy program, te fundamenty, teraz skończy się druga edycja, we wrześniu zaczynamy trzecią edycję, a potem idziemy krok dalej, gdzie będą już bardziej zaangażowane dzieci, po to, żeby tych rodziców przygotować na kolejny krok. Okay. Bo dzieci nie mają jeszcze, które można powiedzieć, młode dzieci z podstawówki, one jeszcze nie mają tych przekonań, jeszcze nie są stłamszone przez system, więc trzeba przygotować rodziców, bo ja zawsze mówię, słuchajcie, dzieci już są gotowe, czekamy na was, przygotowujemy was. Tak, one się urodziły gotowe. One się urodziły gotowe, tak. Dokładnie. Więc Bogata Rodzina Masterclass Fundamenty, trzecia edycja we wrześniu, druga edycja teraz się kończy, mamy kilkadziesiąt, ponad 30 rodzin, więc zawsze razy minimum 3. A co sądzisz o takiej obiekcji, no bo ja też za swoją namową zresztą, Ci dziękuję bardzo, też zacząłem swojego syna angażować w to i też swoje pierwsze 300 zł, które miał oszczędności, to zainwestował właśnie w obraz mieszkania do homestagingu. Później teraz już z zyskiem kupił już ze mną baterię i zlewozmywak. Brawo. I teraz go targał razem ze mną, musiałem mu pomóc, bo nie uniósłby tego. I wniósł na takie mieszkanie pośrodowe i teraz właśnie zainwestował. No i on jest też bardzo podierany tym, że inwestuje, że robi to tata, że może robić, naśladować to mnie. I mówi o tym przedszkolu, mówi o tym i pyta, tata, a ile to kosztuje? A ile kosztuje nasz dom? A ile kosztuje ten samochód, ale, i chodzi później mówi przy szkole, tak? Opowiada i cały czas ma takiego jakby hopla na tym punkcie. I pani mi się raz poskarżyła przy szkole, powiedziała, że, no, że za dużo Vincent jest w życiu rodziców i za dużo mówi o biznesie, o pieniądzach i o tym wszystkim, że to jest jeszcze za mały wiek. I co ty sądzisz o takiej obiekcji? Słuchaj, no to świetne pytanie w ogóle, a gdyby było tak, że chodziłby do szkoły, bo można wprowadzić do szkoły edukację seksualną. Pamiętam, jak my byliśmy w Wielkiej Brytanii, tam nasz Nathaniel chodził jeszcze do reception, czyli do zerówki, no to może to być kontrowersyjne, ale ja chcę to poruszyć, między innymi to, że na przykład, gdy boli Ci głowa, to nauczyciel nie może Ci dać, albo pielęgniarka nie może dać Ci proszka od bólu głowy. Muszą wezwać rodziców z domu, żeby dać na przykład tabletkę od bólu głowy. Natomiast tabletkę wczesnoporonną może dać i nawet rodzic o tym nie wie. Więc jeśli można mówić o edukacji seksualnej w szkole, to czemu nie można mówić o edukacji finansowej? Ponieważ, jak wiesz, no ja trochę zgłębiłem ten temat. Między innymi jest taki autor John Taylor Gatto, on już nie żyje, amerykański taki nauczyciel, który mówi, że nie potrzebujemy reformy szkolnictwa, ponieważ szkoły działają dokładnie tak, jak zamierzali ich projektanci. Potrzebujemy innych opcji. I ta nauczycielka, oczywiście nikogo nie wolno oceniać ani oskarżać, absolutnie, ale ta pani po prostu jest wychowana w systemie. I system wie, że oni nie mogą mówić o pieniądzach, świadomie bądź poświadomie. A jeśli twój Vincent rozmawia, jest w twoim życiu, tak, więc widzi, co tata robi, no dobrze, a gdyby na przykład jego tata był, nie wiem, budowlańcem albo sportowcem, to na te tematy można mówić? Ktoś zaplanował 150 lat temu w tej pierwszej szkole, żeby nie mówić o pieniądzach, żeby wychowywać klasę średnią i biedną, żebyśmy myśleli biednie. Ale jest ten moment, można powiedzieć teraz w Polsce, gdzie mówisz, tacy ludzie jak ty, jak my, mówią, że pieniądz nie jest ani zły, ani dobry. Jaką wartość, jakie znaczenie my mu nadamy, taki on będzie. Oczywiście Vincent jest dzieckiem młodym, ma 5-6 lat, tak? Więc on się na pewno tym cieszy. A dlaczego ma się nie cieszyć? No, dokładnie. Oczywiście różne tam mogą być wywołane te skutki, tak, z tymi dziećmi. No, trzeba to przełknąć. Wiadomo, żyjemy w środowisku, w jakim żyjemy, ale niech się cieszy. Ale to nie powinno nikogo gorszyć. To nie jest tak, że opowiada o kwestiach, które dzieci nie powinny mówić, tylko mówi o pieniądzach i mówi o biznesie. I prawdopodobnie będzie sobie lepiej radził niż te dzieci, które
się o tym dowiedzą dopiero, jak skończą studia w wieku 25 lat i tak. Się dowiedzą, skąd się biorą pieniądze. Tak, tak. I jak ciężko je zarobić. I dobra wiadomość jest taka, że ci, którzy właśnie obserwują Twój kanał, ci, którzy obserwują, oglądają Twoje filmy, jakby teraz, sorry, ale mogę tak powiedzieć, jeśli oglądasz się ten program, to nie możesz powiedzieć za 10 lat, że Ty tego nie wiedziałeś. No. Bo my to dzisiaj Ci mówimy, że edukacja finansowa jest ważna i tak. Pieniądze, ale co jest też ważne, że pieniądze też dają, to są jakby można przechowują wartość, bo żebyś Ty dzisiaj mógł siedzieć w tym Maybachu, ja robić co robić, to Ty musisz dać komuś co robić? Wartość. Tak. Dawać wartość. I w ten sposób trzeba uczyć dzieci. Mamy też takie narzędzie, które, no to może do tego przejdziemy, ale między innymi to, w jaki sposób pokazywać dziecku, że on może dać wartość w Twoim domu. Mhm. Mamy taką tak zwaną listę okazji. Mhm. Czyli wisi na lodówce lista okazji i co na tej liście okazji jest? Na przykład takie prace dodatkowe, które normalnie robisz albo Ty, albo zlecasz, no i robisz wycenę tych prac, nie wiem, sprzątanie liści, grabienie liści, odśnieżanie. Nawet my planujemy wprowadzić, nie wiem, półgodzinna dodatkowa nauka angielskiego sam z siebie, czy jakaś wartościowa książka. I takie dziecko, ono przychodzi i ono na przykład właśnie daje wartość między innymi taką, że rodzic może spędzić więcej czasu potem z nimi. Mhm. Zdawać wartość, nie bać się mówić o pieniądzach. Jeszcze jedna rzecz odnośnie pieniędzy, bo my jesteśmy wychowani w ten sposób, między innymi też, że to w Anglii bardziej, w anglojęzycznych krajach, że pieniądz jest źródłem wszelkiego zła. Niby tak mówi Święty Paweł, ale Święty Paweł mówi, że miłość do pieniądza jest źródłem wszelkiego zła. I pieniądz, prawdą jest, że pieniądz... To, jakim człowiekiem Ty dzisiaj jesteś, to jak będziesz miał więcej pieniędzy, tylko uwypukli, kim Ty jesteś. Więc jeśli jesteś chamem, tak. Sknerą i tak, tak dalej, to będziesz jeszcze większy. Tak samo z alkoholem też, tak? Dosłownie. To też pokazuje tak naprawdę, tak, mówi prawdę o Tobie. Więc jeśli Ty jesteś osobą empatyczną, która przynosi wartość, chce się dzielić, to jeśli będziesz miał więcej pieniędzy, to będziesz dawał więcej wartości. Tak. Jeżeli ktoś daje dużo na charytatywne cele, no to jak będzie miał więcej pieniędzy, będzie więcej dawał. A jeżeli ktoś jest sknerą, to będzie jeszcze większym sknerą. Brawo. A jakbyś powiedział o tym systemie edukacji, tak? Bo ja też uważam, że to jest jakby, może to brzmi jak teoria spiskowa, ale to jest jakby tak zaprojektowane, żebyśmy byli zależni od państwa, żeby to tam nie, nikt nikogo nie uczy być przedsiębiorczym, zakładać firmę. Ja pamiętam, jak byłem w gimnazjum, to szukałem takiej szkoły, która mnie nauczy. Pierwsze, co pytałem i sprawdzałem, to jest co, czy mnie nauczył mi założyć własny biznes. Natomiast większość osób nie chce tego biznesu zakładać, bo to jest ryzykowne, bo jest tak system skonstruowany, a nawet ci, którzy uczą zakładania biznesu, to nie są biznesmeni, tylko są to osoby, które uczą teoretycznych, tak. Gdzie często żadnego biznesu nigdy nie mieli, gdzie robią to po prostu, uczą się tego, są jakby teoretykami, więc jak ma być dobrze, jak można nauczyć kogoś robić coś, czego się nigdy jeszcze nie robiło, tak? To jest tak jak ja bym uczył szczytułkować, a tylko i wyłącznie po przeczytaniu książki. Tak. No świetne pytanie. W ogóle ten model pruski, tak? System edukacji pruskiej, który wywodzi się z Prus, gdzie tak naprawdę był wymyślony po to, żeby wychować posłusznych żołnierzy i urzędników. I on się przyjął bardzo szybko. On powstał właśnie w Prusach. Potem poszedł do Austrii, do Japonii, do Stanów Zjednoczonych. I można powiedzieć, ci magnaci, ci przedsiębiorcy duży zobaczyli bardzo szybko, że on jest również pożyteczny, aby wychować posłusznych pracowników. Mhm. Najpierw pracowników fabryk i tak dalej, a dziś można powiedzieć, globaliści wiedzą o tym, że on jest potrzebny do tego, aby wychować konsumentów. Mhm. Więc system właśnie jest stworzony w ten sposób. Po co przerwy w szkole? Te bardzo krótkie. Po to tylko, żeby zjeść. Żeby z nikim za bardzo nie porozmawiać. Dlaczego na przykład jak Ty robisz jakiś projekt, biznes, tak, z kimkolwiek, no to spotykamy się przy stole i rozmawiamy. A w szkole, gdy piszesz klasówkę, nie możesz się odwrócić. Nie możesz z nikim współpracować. Nie możesz komuś podpowiedzieć, nie możesz z nikim kolaborować. Wymyślone jest to właśnie po to, żebyś był pojedynczy, żebyś miał lęk. I po to też jest wymyślona te oceny. Oceny w szkole biorą się z tego, że były oceny produktu, jak produkował ktoś. Natomiast jeśli ja mam ocenę i Ty masz ocenę, to my między sobą konkurujemy. A jeśli konkurujemy, to ci, którzy pociągają za sznurki, już nas mają, tak? A Ty uczysz, my uczymy, żeby nie konkurować, a współpracować. Można powiedzieć, że biznes to jest sport drużynowy, a nie sport indywidualny. Więc oczywiście, ja tutaj trzeba też powiedzieć, nie neguję albo nie...
nie szykanuję jakoś nauczycieli, bo oni po prostu są w systemie, tak. Ale po prostu system jest zepsuty. Tak samo jak lekarze, prawda? I ten system medyczny, on nie chodzi o to, żeby leczyć, aż wyleczyć, chodzi o to, żeby leczyć. Tak, tak samo jak ksiądz, który zbiera na dach, to on nie zbiera po to, żeby zrobić dach, tylko żeby zbierać, kiedy jest takie przysłowie. Tak, tak. No. I tutaj jest, no, system medyczny jest dużo bardziej chory i jest wiele lekarzy, którzy pracują w dobrej wierze, ale są tak głęboko zakorzenieni w tych, jak ich nauczyły, jakby system szkolniczy, plus jeszcze dodatkowo wszystkie te koncerny, które ich zapraszają na te konferencje, gdzie można powiedzieć, edukują. Że duże benefity są i są, jest duża edukacja. No a powiedz, jak ja mogę zadać pytanie, no właśnie, jak ty się czujesz z tym, że zacząłeś edukować swojego syna Vincenta, bo tak jak powiedziałeś, dzięki temu też spędzasz trochę więcej z nim czasu. Jakby tak, więc tak, jak ty w ogóle, jak ty to widzisz? I tak z nim spędzam, jakby, tak. Więc to nie jest, że ja spędzam więcej, tylko spędzamy inaczej. Zamiast robić coś razem, innego grać, nie wiem, jeździć na rowerze, no to załóżmy, poświęcamy ten czas. I to jest pewna moja inwestycja, bo ja na przykład nie jeżdżę sam do marketu budowanego, tak. nie kupuję żadnych rzeczy, tylko mam od tego ludzi. Natomiast musiałem sam pojechać, zabrać go, pokazać mu, jak wygląda sklep, jak wygląda te rzeczy, pokazać mu produkty w tej cenie, które mamy, w tym budżecie, który mamy, powiedzieć mu, które są dobre, które są gorsze. Więc jakby ja musiałem tak trochę jakby zejść w dół, tak. Tą taką robotę trudną zrobić, zawieźć z nim ten zlewozmywak na mieszkanie, więc to jest taka jakby robota, którą trzeba wykonać i nie da się zrobić tego przy okazji, bo ty to trochę robisz przy okazji, bo ty pewne rzeczy robisz jeszcze operacyjnie, ale ja go nie mogę wziąć. Ostatnio był wczoraj z nami, było tak, ja go odebrałem go z przedszkola, ale jeszcze musiałem wrócić do biura, miałem spotkanie tam z moim zastępcą i jeszcze z takim pracownikiem, nie? I dziewczyny się nim przez pół godziny zajmowały, ale już kończyły pracę i musiały iść do domu. I mówię, słuchaj, może on tu do siebie pójść? No mówię, dobra, i wszedł na spotkanie. Ja mówię, siadaj tutaj z wujkami i teraz słuchaj, jak się robi biznes, nie? Siadł sobie, my tu rozmawialiśmy o interesach, o wynajmie mieszkań, za ile wystawić i tak dalej, jakby mieliśmy tam sprawę budynku, który wynajmuje. No i on siedział, słuchał. I słuchał po prostu na takim spotkaniu biznesowym u mnie w gabinecie, tak? Co się działo? Nie trwało to długo, więc nie był znudzony. Tak. Ale jakby, natomiast jakby dużo z tego myślę, że nie wyciągnął. Może postawę, może zobaczył jakby jak to działa. Natomiast dużo więcej się uczy, kiedy on może uczestniczyć, bo on w tej rozmowie nie uczestniczył. Tylko był. Tak, ale wiesz, dzieci uczą się przez słuchanie i oni jakby naśladują dorosłych, modelują nas, zwłaszcza rodziców. I ja też zachęcam, Natanie też z nami jeździ na negocjacje, jeździ z nami na podpisywanie umów, jeździ z nami do notariusza. I nam się czasami wydaje, tak, że one niby się nie uczą, ale one się uczą poprzez słuchanie. On dopiero za kilka lat, on musi to przetworzyć, on za kilka lat ci powie, więc to nie jest tak, że tylko, bo być może osoby, które słuchają, powiedzą, ale ja nie robię mieszkań, tak, ja nie robię jeszcze flipów, to co ja mam zrobić? No mów mu, skąd się biorą pieniądze, mów nawet usiądź z nim i pokaż rachunki za światło, za prąd. I teraz jak po prostu rozmawiać z dziećmi o pieniądzach. Pytają się, jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? No po prostu rozmawiać. Dlaczego tak? A dlaczego to kosztuje tyle? I też bardzo jedna z też ważnych rzeczy, bo my często jest tak, że no rozmawia się w tych domu niby o pieniądzach, ale rozmawia się w ten sposób. Ty wiesz, ile to kosztuje? Ty wiesz, ile raz to płaciłem? Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Nie stać nas na to. I teraz takie dziecko, które jest w sklepie z rodzicem i słyszy, nie stać nas na to, to co on sobie myśli? Ja nie jestem warty tego. To pytanie inne jest, co musimy zrobić, aby nas było stać? I on się nagle otwiera. Być może, więc chodzi o to, żeby po prostu, żeby te, jeśli, bo nie, to nie są rozmowy, to są monologi. Bardzo często z dzieciństwa pamiętają dzieciaki, jak małżeństwa, jak rodzice się kłócili o pieniądze. Więc bardzo często te przekonania, pierwszy nasz moduł na szkoleniu to jest właśnie przekonania, ponieważ bardzo często te konotacje związane z pieniędzmi są negatywne. Albo są oszustwa, albo jest jakaś niesprawiedliwość, albo ktoś kogoś oszukał. Jeśli to dziecko kojarzy, albo na przykład, żeby tata zarabiał, to musiał wyjeżdżać gdzieś za granicę, no to z czym on kojarzy pieniądze? Z tym, że taty nie było. Tak. To ja nie chcę tak, ja chcę mieć tatę. Więc trzeba pokazać, że rzeczywiście te, można powiedzieć, traumy finansowe, które Kasia ostatnio mówiła o tym, traumy finansowe, które mieliśmy w dzieciństwie, można na nie zaradzić, zmienić to przekonanie i wejść już z tymi dziećmi z innym tematem, z pokazywaniem pieniądza, że on nie jest ani dobry, ani zły. Pieniądz dzisiaj, można powiedzieć, na każdym kroku jest potrzebny. Musiałeś wlać do baku, tak? Dziecko za
Więc bardzo ważna rzecz, żeby mówić o pieniądzach, ale właśnie w taki, może jeśli nie pozytywny, to przynajmniej neutralny sposób. Mhm. A co sądzisz o kieszonkowym dla dzieci? No świetny w ogóle temat. Kieszonkowy to spędza sens powiek wielu rodzicom. Ja generalnie, ja osobiście tak, ja nigdy kieszonkowego nie dostawałem. Moja mama była fryzjerką, do tej pory jest, pozdrawiam mamę serdecznie. Ja pamiętam, że żeby zarobić swoje pierwsze pieniądze, to musiałem pójść mamie posprzątać zakład. Miałem 7-5 lat, 7 lat około. Potem jeździłem na truskawki, zbierałem butelki i tak dalej. I w wieku 20, dzięki temu uważam, między innymi dzięki temu, już w wieku 25 lat zarobiłem swój pierwszy milion funtów, wyjeżdżając do Anglii. I teraz tak, no bo... Ja nie daję kieszonkowego i mój syn robi to, co robi. Mi nie dawali kieszonkowego i robię to, co robię. Ty dostawali kieszonkowe? Nie. I robisz to, co robisz? Chociaż parę razy dostałem, ale pod takim warunkiem, że jak utrzymam te pieniądze, to dostanę podwójną premię tam taki czas, tak? Brawo. Jak ich nie wydam. Brawo. Tylko, że moja siostra dostała to samo i ja te pieniądze wydałem, ale byłem sprytny i podmieniłem je na inne pieniądze, które gdzieś dostałem, ale z kolei rodzice się zorientowali i po numerach seryjnych. A, okej. Okay. Słuchaj, miałeś w ogóle bardzo mądrych rodziców, jak tam kiedyś, pamiętam, wspominałeś na spotkaniu, że tata ci powiedział, że jak zaoszczędzisz ileś, to on to zdubluje, to w ogóle Amerykanie tak robią. Tak. Ale wracając do kieszonkowego, więc kieszonkowe, co jest przeciwko kieszonkowemu? Jakby pytanie jest, można powiedzieć, jeszcze ważniejsze. Czy to będzie kieszonkowe, czy to dziecko dostanie pieniądze z zarobku, to co ono potem zrobi z tymi pieniędzmi? Co się potem wydarzy? Będziemy mówić o tym naszym narzędziu. Więc jeśli chodzi o kieszonkowy, tak, ja nie daję, mi nie dawano. Amerykanie, ci, którzy słuchamy, mentorzy, mówią, żeby nie dawać, ale jeśli już to dziecko nie ma żadnych pieniędzy z żadnych innych źródeł, to lepiej dać te kieszonkowe, ale ważniejsza rzecz jest, ważniejszy temat jest, co ono potem z tymi pieniędzmi zrobi. Bo my wiemy, że dlaczego dzisiaj społeczeństwo tak bogaci się bogacą, a biedni biednieją? Dlatego, że jest ten konsumpcjonizm, czyli ile bym nie zarobił, to wszystko wydam. Tak. Jeśli dostanę podwyżkę, tak, kolejną tam, kolejny szczebel w tej korporacji dojdziesz, to kupisz droższe mieszkanie, większy kredyt i tak dalej, droższy samochód. I teraz cały pitch polega na tym, żeby te pieniądze, te przychody, które przychodzą do nas, żeby przechodziły przez taką, można powiedzieć, przez taki filtr. My mamy ten filtr, który stosujemy tutaj z Natanielem i proponujemy też tutaj naszym uczestnikom. Jest to, mogę pokazać, bo w ogóle ja mam dzisiaj dla Ciebie ten prezent, tak? To jest w ogóle prezent ode mnie, od Kasi, bo to Kasia, moja żona, jest tutaj pomysłodawcą tego. Jest to, my w ogóle szukamy nazwy na to. Ja to nazywam trochę taka... Tłusta świnia. Tłusta świnia albo smart... Smart piggy bank, albo po prostu bogata świnka, bogata skarbonka. Ona nie jest taka zwykła, ponieważ ona ma takie cztery przegródki. Oszczędzanie, wydatki, dobroczynność i inwestycje. Ja może pokażę tutaj. I każdy pieniądz, każde wpływy, które przychodzą do tych dzieci, one muszą przejść przez ten filtr, można powiedzieć. Więc jeśli dziecko dostaje jakiekolwiek pieniądze, czy dostaje, czy zarabia, tak jak Ty robisz, tak? Nigdy nie mówią Amerykanie, Ty zresztą to mówisz często, nie wydawaj więcej niż zarabiasz. I to pomaga, właśnie ten mechanizm pomaga dzieciom od najmłodszego już wieku, żeby ono zaczęło myśleć, aha, czyli jak ja dostanę 100 czy 1000 zł, to nie, że ja wszystko na lody. Ja mam na inwestycje, ja mam na oszczędności, ja mam na zabawę i mam na dobroczynność. Więc świetne w ogóle narzędzie. A jakie proporcje? Bo ja wiem, że o tym mówią Amerykanie, a jakie Ty proporcje rekomendujesz? Jeśli chodzi o dzieci, to mówimy, żeby dzieci same wybrały. Żeby dzieci same zdecydowały, jaką one chcą przyjąć proporcję, tak? Bo nie można dziecku narzucać zbyt dużo. Dać im opcje i one mają wybrać. One tak, jeśli one włożą większość do wydatków, to potem zobaczą, że kurde, tutaj ubyło, a tam nadal jest, a tam nadal się pomnaża. Więc one muszą same zobaczyć, jak ten mechanizm działa. Też bardzo często ludzie boją się, gdy dzieci zbyt dużo wydają. A ja mówię, no niech wyda, no pozwól mu się przewrócić. W tych, można powiedzieć, jeszcze sterylnych warunkach. W takich warunkach, że lepiej, żeby ono się przewróciło dzisiaj, gdy jeszcze Ty możesz mu pomóc, gdy ono wyjdzie w wieku 20 lat, jakkolwiek one wychodzą, spuszczone z łańcucha i nagle hulaj dusza, piekła nieba, tak? I piekła nie ma, i wtedy jest problem. Więc jeśli chodzi o samo kieszonkowe, no to przeciwko jest taka teza, albo takie argumenty, że ono właśnie uszy socjalizmu, czyli mi się należy. Czy się stoi, czy się leży, mi się należy, tak? Zabija kreatywność. No bo jeśli on wie, że on nie dostanie, a ma dać wartość i wtedy otrzyma te pieniądze, no to
on jest kreatywny nagle. Mhm. On po prostu jest kreatywny, to ma w sobie naturalne. Tak. To jest właśnie świetne takie środowisko do tego, żeby nauczyć dziecka o pieniądzach, tak? Że ona może tego doświadczyć, bo opowiadanie bajek nic nie da. Tak? To dorosły się uczy poprzez to, że przyswaja, prawda? Tak. Ale jak dziecko to zobaczy, poczuje na własnej skórze, to jest tak, jakby mu dać samochód do jazdy i nie ma innej lepszej możliwości, żeby się nauczyć jeździć niż poprzez jazdę, prawda? Tak. No bo na kurcie teoretycznie się nie nauczymy jeździć, prawda? Nie. Daniel, dziękuję Ci bardzo, że udało Ci się do nas tutaj wpaść, opowiadać o tym, to jest bardzo, bardzo ciekawe, także ja Was zachęcam do tego, żebyście się coś takiego zaopatrzyli. Ja będę od dziś z moim synem tutaj oszczędzał pieniądze i myślę, że to jest fajne, bo on widzi, bo to nie jest świnka, ona jest przeźroczysta i dzięki temu on będzie widział, ile ma tych pieniędzy, bo jak ma taką świnkę nieprzeźroczystą, to on nie widzi, tak? Tak. Nie widzi dokładnie, ile ma w tym swoim banku, tak? Także dzięki wielkie. Dziękuję, Daniel, bardzo dziękuję.